Witajcie kochani, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken, a przed wami kolejny odcinek z Eurotrack Simulatora, w którym powiem wam myślę, że parę ciekawostek na temat naczep. Właściwie konkretną ciekawostkę, bo odpowiemy sobie na pytanie, czy w ogóle warto jest kupować naczepy dla siebie lub dla pracowników. I to jest odwołanie oczywiście do poprzedniego odcinka związanego z naczepami, jeśli chcesz wszystkie informacje co do naczep uzyskać, to zapraszam Cię do poprzedniego odcinka. Przypnę Ci ten odcinek tutaj na karcie, będzie on też w opisie tego filmiku. Dziś tylko jeden szybki temat: czy opłaca się, czy jest sens kupować naczepy dla pracowników, czy dla siebie? Bo to jaki typ naczepy, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko poruszyłem w poprzednim odcinku, natomiast, właśnie w tym poprzednim odcinku, już na samym końcu Zaczęło mi świtać takie pytanie, na które wtedy jeszcze nie umiałem odpowiedzieć, dziś po paru dniach przychodzę do Was z odpowiedzią. Dlaczego po paru dniach? Dlatego, że robiłem testy przez te parę dni. Sam zrobiłem, no, nie chcę skłamać, ale około 50 kursów od tego odcinka, w którym zatrudniłem pracowników nie mających żadnej naczepy. I żeby to było dosyć przejrzyste, będziecie mogli zobaczyć. Sam temat. Y był dosyć trudny do ogarnięcia, dlatego że jak za, za, zatrudniłem kolejnych pracowników, to okazywało się, że tak naprawdę nie da się tego jasno porównać, ponieważ pracownicy na przykład w pierwszym mieście, czyli pierwszym garażu, czyli w Poznaniu, każdy z nich już ma rangę, powiedzmy, no mega, mega wysoką, a co za tym idzie, no siłą rzeczy zarabia więcej, bo i ma długodystansowca wyrobionego i inne Rangi typu na przykład delikatny ładunek czy ładunek o wysokiej wartości, więc automatycznie nie można było go porównywać do pracownika, którego dopiero co zatrudniłem. No więc, żeby to miało sens, to mamy w tej chwili moi drodzy, jeszcze raz właśnie Wam tutaj w garażach chciałem pokazać, niepotrzebnie to zamknąłem. Zobaczcie, mamy cztery a właściwie pięć garaży, no, które naczepy nie mają. Właściwie w Warszawie w tym momencie nie liczymy. Ja sam siebie, znaczy kupiłem garaż w Warszawie po to, żeby, żeby był tylko dla mnie. I, I to jest ten też plan, o którym mówiłem wam w gameplayu, że będę sobie różne ciężarówki kupował i będzie to tylko garaż, w którym będą tylko stały moje ciężarówki i będę jedynym pracownikiem w tym garażu. I wtedy wiadomo, że dochody tego garażu będą no, pokazywały tylko to, co ja wykonuję a nie tak jak teraz, że gdzieś moje kursy zawyżają troszkę tutaj dochody w Poznaniu, bądź zaniżają, no bo jeśli generuję straty robiąc wypadki, to zaniżam pracownikom w Poznaniu. Natomiast mamy w Anglii, w Birdam, mamy w Bukareszcie, to kupowaliśmy w poprzednich odcinkach, ale skoro jest to podsumowanie, to warto o tym wspomnieć. Jest Francja, jest Paryż, jest Sarajewo, jest Sztokholm. Także mamy 5 garaży, jak widzicie, jest 0 naczep. No i jeżeli tak patrząc podzienny zysk, odliczając załóżmy ten Poznań, no bo tak jak mówię, tutaj moja praca troszkę się sumowała, więc odliczając ten Poznań, no jak widzicie, Sarajewo zajmuje w tym momencie trzecie miejsce, gdzie ci kierowcy tak naprawdę naczep nie mają. I w ogóle skąd wzięło się to? rozkminianie czy jest sens kupować naczepy. A wzięło się m.in. z tego, że ja sam, moi drodzy, często wykonuję kursy właściwie cały czas. Wykonuję kursy bez własnej naczepy. Biorę, oczywiście jeżdżę własną ciężarówką, swoim Volvo, ale nigdy nie nie mam swojej własnej naczepy. Z czego to się wzięło? No między innymi moi drodzy z tego, że zobaczcie, jakie mam, jakie mam pole manewru. Tutaj, jeżeli miałbym jedną naczepę, no załóżmy, że te kursy niektóre bym zrobił, ale niektórych już bym nie zrobił. Na przykład, zobaczcie, to są dwa rodzaje różnych naczep, tak? To jest ta chyba nisko-podwoziowa, a ta się nazywa nisko-podłogowa. Więc, jeżeli miałbym tą załączoną, to te kursy już by mi się nie pokazały. I w myśl tej zasady, o zobaczcie, tu mamy na przykład taki kursik z tą podwójną naczepą, z tą przegubową, nie? No ale zaraz, oczywiście, zrobimy porównanie, zaraz to wam pokażę. Natomiast, no, założenie tego było proste w stosunku do pracowników, bo często, jak jeździłem na kursach, pokazywał mi się taki komunikat, że. Mm, no, pracownik nie mógł znaleźć zlecenia i że musiał wrócić, że koszty utrzymania tam wynoszą, nie wiem, 10 tysięcy na przykład, tak? No i stwierdziłem, że przecież jeżeli nie damy pracownikowi naczepy, to nie będzie on miał problemu ze znalezieniem tego zlecenia, no i będzie brał, co jest w danym mieście, więc pozbędziemy się tych kosztów, takich pustych kursów. Czy tak się w praktyce okazało, to za chwileczkę się przekonamy, bo to zobaczymy po prostu w, we vlog vlogu. Danego kierowcy. Natomiast zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Ja to też teraz zapiszę sobie. I oczywiście to nie będzie porównanie adekwatne, dlatego, że jak widzicie, tu mamy na przykład podwójną naczepę, tak? I jakby to jest inny rodzaj naczepy. No ale załóżmy, wybieramy. Porównajmy na przykład to do firanki. Mamy, słuchajcie, 200. 88 tysięcy za zlecenie, a 227 za kilometr. Bo jakby nie chodzi teraz o całościową kwotę, tylko, tylko nas interesuje również ta kwota za poszczególny kilometr. Tu jak widzicie bydło, mamy bardzo małą kwotę, ale jest bardzo krótki dystans. I za, za dany kilometr też jest dużo. No ale żeby było bardziej może do porównania, to na niskopodłogowej... Jest chyba nisko podłogowa. Mamy 225 zł za kilometr. I powiedzmy, że tak sobie tutaj w tym przedziale. No czyli nie ma więcej niż 227 zł za kilometr. no Chyba, że mamy te wielkogabarytowe, no ale ich nie liczymy do ogólnych zleceń. No I teraz wejdźmy sobie. Ja mam podłączoną tą naczepę w tej chwili. Oczywiście za chwilę ją też przełączę i sobie będziemy mogli to porównać. Ja mam podłączoną tą nisko podłogową, jeśli dobrze pamiętam. No i zobaczcie, tutaj już jakby nie, nie, nie sugerujemy się długością trasy, bo chodzi nam cały czas o to, ile płacą za dany kilometr, tak? No zobaczcie, tu mamy zlecenie, bardzo porównywalne do tego pierwszego z tą przyczepą przegubową. Ale jeśli chodzi oczywiście o, o kilometry, natomiast kwota no to jest pół miliona, to jest 700 tysięcy, to są piękne kwoty, ale już za kilometr dostajemy 294. Więc, jeśli w, więc mamy różnicę, słuchajcie, 50 zł za jeden kilometr. To w momencie, kiedy jest to 1000 kilometrów tylko, no to to już jest, moi drodzy, 5000 do przodu. No, w przypadku prawie, prawie 2000, no to no niecałe 10 tysięcy będziecie do przodu, jeżeli byłoby to dwa 200 2000 dystansu. Także wydaje mi się, odpowiadając na to pytanie, czy opłaca się używać własnych naczep, to na tym przykładzie odpowiedź by brzmiała tak, tylko to pokazuje to, co ja bym u siebie miał. Ja natomiast, i to będzie, to Was może zaszokuje, co powiem, mimo tego, że wiem, że się opłaca, że jest to naprawdę opłacalne, to ja i tak wolę nie korzystać z własnej naczepy, jeździć zlecenia bez. A odpowiedź na to na tą, no, dla wielu z Was pewnie głupi, głupo, głupią y, sytuację jest bardzo prosta. Chcę różnorodności, tak? Bo jeszcze raz zwróćcie uwagę, patrzcie, jeżeli tutaj ja nie mam własnej naczepy, tylko jadę własną ciężarówką, zobaczcie, jaką mam. Do dyspozycji różnorodność. Mogę wziąć ładunek wielkogabarytowy, jeżeli chcę, oczywiście. Zakładając, że nie chcę, bo biorę to raz na jakiś czas, mam ochotę pojadę sobie przyczepą przegubową, mam ochotę pojadę sobie ze zwykłą naczepą, a jeśli na przykład będę chciał sobie o na przykład samochody zawieźć, to będę sobie wiózł samochody albo jakiegoś wielkiego spychacza. tak? Także zobaczcie, jakie tu mamy tutaj. Mogę inne samochody, tym bardziej, że takiej lawety fabrycznie nie mamy możliwości zakupu, bo to nie jest to samo, co nisko niskopodwoziowa czy niskopodłogowa. Właściwie odwrotnie. Więc ja akurat z tego nie korzystam, mimo że mam świadomość, że bardziej by mi się opłacało jeździć z naczepą. Ale spróbujmy jeszcze, moi drodzy, żeby mieć już pewność taką stuprocentową. Gracz to jestem ja odstawmy naczepę i załóżmy, że weźmiemy sobie firankę. Żeby mieć to porównanie no takie, że wiecie, firanka jest najbardziej neutralna, jeśli chodzi o te naczepy, nie? No to porównajmy sobie teraz. Tu się pewnie nic nie zmieni bez naczepy, będą nadal te same zlecenia. Więc powiedzmy, że no mamy 226, 224 za kilometr, nie? No bo. Tutaj bydło, no wiadomo, powiedzmy, że to BMW, niech będzie motocykle. No to zobaczmy, jak to będzie wyglądało w rynku pracy z własną naczepą. No tutaj mamy, no mam nadzieję, że biorą pod uwagę, yy, jaką mamy naczepę. I zobaczcie, kiedy mamy firankę, to mamy raptem, no tak, około 25 tysięcy więcej za cały, znaczy, przepraszam, 25 złotych Więcej za cały jeden kilometr. Więc to już nie są jakieś wielkie, duże pieniądze. I teraz musicie jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo owszem, mamy więcej 25 zł za kilometr, niby zarobicie te 5 tysięcy więcej. Ale pamiętajcie, że w czasie jazdy naczepa również się zużywa i naczepę również trzeba naprawiać. To również są koszty. Jak ja jechałem, to widzieliście, że nieraz ktoś we mnie gdzieś tam wjechał w naczepę. Niech ta naczepa ma 5 czy 10% uszkodzeń i trzeba jechać do serwisu naprawić, to myślę, że około 100 tysięcy taka naprawa będzie kosztowała. To zobaczcie, ile musicie zrobić kursów, żeby te 100 tysięcy nie było waszym kosztem. Więc to, że mamy więcej za zlecenie z własną naczepą, wcale nie znaczy, że tak kolorowo jest. Ale jeszcze zobaczmy na pracownikach. Jeszcze raz wróćmy do pracowników. No bo tu, jak widzicie, na dwoje babka wróżyła, i tu chyba każdy musiałby wybrać po swojemu, jak najbardziej lubi. Wydawało mi się, dlatego ten test trwał e, no parę dni, gdzie ja zrobiłem, mówię, 50 kursów, żeby ci pracownicy też robili kursy. Ja oczywiście, gdzie tylko się dało, między kursami czy w trakcie kursów robiłem sobie drzemki, nawet jak nie potrzebowałem, ale tylko po to, żeby oczywiście mijał czas, żeby pracownicy czy to awansowali, czy. No, wiadomo, wbijali lewele, czy zarabiali po prostu, lub więcej dystansu przejeżdżali w tym czasie, kiedy ja śpię. I jeszcze raz, wracając do tego, za zarządzaj kierowcami. Zobaczmy na przykład, bo porównaliśmy sobie garaże, ale zobaczmy, jak to wygląda. No niech będzie złotych za kilometr. No to ja jakby najwięcej zarabiam, ale zobaczcie, mamy czwartą pozycję, no bo siebie nie liczę, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Pani Emilii. Zobaczcie, jaką ma ładną, ładne doświadczenie, i myślę, że to jest powodem jej zarobków, i dlatego ona jest godna tego porównania. Ale zobaczcie, pani Emilii, która też nie używa naszej naczepy firmowej, tylko biorąc zlecenia, używa naczepy danej przez pracodawcę w tym momencie, znaczy no, przez zlecenie. A pani Emili w porównaniu z tymi, którzy naczepy mają wcale, wiele mniej, nie zarabia tutaj bym powiedział dziennie to ona zarabia z tej tutaj czwórki najwięcej bo zobaczcie dziennie ona mi zarabia 75 tysięcy złotych gdzie ci mają 60 56 czyli znowuż jeśli tak się zagłębimy gdzie jest ten większy zysk bo wiecie o co mi chodzi niby w zleceniach pokazuje większą stawkę za kilometr niby to się teoretycznie opłaca ale tak jak mówiłem, w praktyce są również koszty utrzymania tej ciężarówki, w tym momencie naczepy, czyli dodatkowe koszty. A zobaczcie, pani Emilii, której nie przydzieliliśmy naczepy, radzi sobie świetnie i zarabia więcej od tych, którzy naczepy mają. Aż mnie kusi, żeby zrobić taki test i wszystkie naczepy, które mam sprzedać tak, dobrze słyszyć i słyszysz, i zobaczysz, co się stanie, może zanim to zrobię, to przelecę tutaj tych pracowników według tej kolejności, jaka jest, czy to za kilometr, czy za dzień, żebyście mogli to na odcinku zobaczyć i wrócimy do tego tematu znowu za parę dni i porównamy. Wiecie, ja taki eksperyment robię dla Was, no bo tutaj jest to dosyć istotne, ale zobaczmy, no, wiecie, jedna jaskółka wiosny nie czyni, no bo to, że Pani Emilii super zarabia, spoko, ale lecąc dalej mamy następne miasto to jest Friedrich w Berlinie bo w Berlinie z tego co pamiętam yy, chyba też naczep ale zobaczcie kolejna pani jest tutaj już wylewelowana totalnie pani Emma w Berlinie i zobaczcie ona też całkiem dobrze sobie radzi oczywiście ona zarabia mniej od tych tutaj topow topowych ale całkiem dobrze sobie Radzi. Ale no właśnie. I teraz pozostaje zadać najważniejsze pytanie i sprawdzimy panią Emily jak i panią Emmę. Zobaczcie, pani Emili. Robi kursy za fajne kwoty, ale nie ma, jak widzicie, jakichś takich pustych kursów. No dobra, może przypadek. Zobaczmy sobie kolejną panią w Berlinie, panią Emmę. Znowu sytuacja podobna. Czyli jedzie ze zleceniem. Zobaczcie, tu macie sytuację, zobaczcie, jak to wygląda. Drzewa w Doniczkach zwiozła z Berlina do Tirkdat, nie wiem, jak to się czyta, cokolwiek to jest. Z tamtego miasta wzięła zlecenie i przyjechała do Berlina, następnie wzięła kwas borowy z Berlina znowu do tego miasta, i napoje z tego miasta do Berlina. Czyli ta. Nie ma tutaj pustych kursów. Zobaczcie, gdzie tu mówimy o dystansie 2000 km. I teraz wyobraźcie sobie, że wasz pracownik, który ma mm, powiedzmy naczepę, której nie, mógłbym te, nie mógłby tego towaru zabrać, przejeżdża wam 2000 km i wy macie za paliwo mu płacić. Nie? Także tutaj zobaczmy jeszcze raz panią Emili. Z panią Emili sytuacja jest identyczna. Węgorze wiozła z Sarajewa. Do Aberden, z Aberden do Sarajewa i z Sarajewa do Glasgow. I zobaczcie znowuż, jakie dystanse ona tutaj przebywa. Przecież ta kobieta robi po 3000 trasy. I chyba po skończonym odcinku, sam, aż ambicjami weszła teraz na psychikę, sam chyba sobie, słuchajcie, zrobię taki kurs. jeszcze jest jakiś pandany, czy Deny w Berlinie, który no również na czepy nie ma również zobaczcie, gość jest yy, nieźle wylewelowany, no już tam nie porównuję teraz cenowo, ale zobaczcie i teraz chodzi mi o to, chciałbym wam porównać, no bo dobrze, yy, załóżmy, o, zrobimy topkę. Pierwsza osoba w topce to była pani Emily Z, gdzie ona, tak jak widzicie, jeszcze w 100% nie jest wylewelowana, tak? Ale na, no przyjmijmy na to, przy, przymknijmy na to oko, powiedzmy, że wiecie, Minimalnie na to oko na chwilę przymknijmy, tak, że nie jest wylewelowana, w sensie na jej niekorzyść, bo ci będą mieli łatwiej. Ale przyjmij, przymknijmy na to oko. Pani Emilii, jak wiecie, nie miała pustych przebiegów, tak? No to zobaczmy sobie Bena, który jest tutaj. No nie, no liderem jest ewidentnym Ben, jeśli chodzi o kilometry, ale oni i tak dziennie zarabiają mniej od Emilii, no ale porównajmy. No to. Tutaj sytuacja jest fajna, bo nie ma czegoś takiego, że nie mógł znaleźć zlecenia, i faktycznie z naszą własną naczepą jeździł. No dobrze, zobaczmy Dave'a. Też nie ma sytuacji, też fajnie jeździł. Może dlatego, że jest wylewelowany. Ja myślę, że to jest główny powód. Jak masz wylewelowanego, dobrze. Pracownika, to nie ma czegoś takiego, że on zlecenia nie znajdzie, bo jeśli nie znajdzie tego, to tego. No tylko wiadomo, no, kwestia, kwestia naczepy. Tutaj też nie ma pustych przebiegów. No to nie wiem, gdzie są puste przebiegi. W takim razie, a może sprawdźmy, żeby nie było, że od góry to sprawdźmy od dołu. Przy czym tak, tego Filipa dopiero co zatrudniłem i to 5 minut przed odcinkiem. Zatrudniłem go po prostu w moje miejsce, więc jeszcze nie zdążył się zaklimatyzować i pewnie kursu zrobić, no bo nie miał kiedy. No bo ja siebie przeniosłem do Warszawy, tak jak mówiłem, i te rzeczy będę testował też i w garażu w Warszawie. I wtedy będziecie wiedzieli, że ja za ten garaż w 100% jestem odpowiedzialny. I ktoś powie, że jest to nieekonomiczne, że przecież mogłoby być łącznie pięciu pracowników czy trzech. I mogliby zarabiać, ale jakby samo posiadanie garażu to jest tylko tyle, że zresztą ja Wam mówiłem, że taki cel chcę zrobić, że chcę mieć jeden garaż dla siebie i w nim mieć stopniowo te wszystkie ciężarówki, które mi się marzą, żeby raz sobie jechać Volvo, raz sobie jechać Scanium, raz sobie jechać Manem. To jeszcze zobaczymy, będzie o tym odcinek spokojnie. Na razie zarabiamy. Na razie ciężarówek nie kupuję, nie bójcie się, na razie jest tylko podłoże pod to w postaci garażu. Wiem, że w Sztokholmie również, moi drodzy, tych naczep nie dawałem, więc zobaczmy, jak wygląda vlog w Sztokholmie. No tu niestety pan zrobił na pół 100-466 km, ale ja myślę, że w przypadku tego pana wynika to, że on nie ma. Więc może dajmy mu teraz ładunek o wysokiej wartości, niech tutaj sobie awansuje. I myślę, że to jest główny powód, że on nie ma. Innych umiejętności, także jak ma na cztery oczka długodystansowca, tu przypuszczam, będzie ta sama sytuacja, też będzie jakiś pusty kurs. No widzicie, też ma pusty kurs. Nie mógł znaleźć zlecenia i przypuszczam, właśnie dlatego, że. Więc musicie to też pilnować. Tu teoretycznie ten pan jeszcze nie ma długodystansowca. Przypuszczam, że teoretycznie w jego przypadku Bukaresz też nie ma naczep, nie powinno być takich sytuacji i zobaczcie, nie ma. Nie ma pustych kursów. Więc jeśli są puste kursy, to znaczy, że wiecie, no do czterech oczek maksymalnie, do czwartej rangi, w sensie, możecie tego długodystansowca awansować. Przy czym hmm, potem te rangi warto mu gdzieś tam po jednej dodać, żeby nie było tych pustych przebiegów. Stambuł, jeśli dobrze pamiętam, w Turcji również był bez, yy, bez naczep. Albo były naczepy? Zaraz to sprawdzimy, bo nie chcę teraz skłamać, możliwe, że były. Ale tak jak widzicie, tutaj zrobił w ogóle jakiś kurs z koparką i 7000 kosztów, więc przypuszczam, że nam rozwalił chyba samochód. Tutaj znowuż zrobił na minusie, nie wiem czy on teraz na Kacu jeździ, czy co, będę, przyjrzę mu się. Jeżeli tu zrobi jeszcze jakąś, mm, jakąś wtopę, no to będzie trzeba mu podziękować. Szkoda, że słuchajcie, nie można tego dziennika zobaczyć, nie ma tu żadnego przycisku, a szkoda, bo ja bym chciał zobaczyć taki vlog. Mm, Pracowników taki pełen. Yy, nie tylko ostatnich tam parę. No ten tutaj też jest dwa razy na minusie. I to najlepsze, że tutaj jest na minusie, kiedy wiózł coś, a tutaj był pusty kurs. I to daleko jechał, bo z Anglii do Paryża. No nie wiem, muszę się nad tymi ludźmi zastanowić. No temu może tutaj też by trzeba ładunego wysokiej wartości dać. Zobaczymy. Czyli odpowiadając na to pytanie, to nie jest taka prosta odpowiedź. Czy jeżeli no widzicie, dlatego rozumiecie, że nie, nie. Można by na upartego o tym też shorta nagrać, tak? Bo niby proste pytanie, tak? Czy warto mm, kupować naczepy dla kierowców? A tu, jak widzicie, nie ma takiej odpowiedzi tak lub nie. Nie ma, jak widzicie, niech będzie może to albo delikatny, mu damy jeden. Nie ma takiej yy, oczywistej odpowiedzi tak lub nie. I powiem Wam, że ja na razie to tak zostawię, bo to mnie jakby nie kosztuje. To nie jest dla mnie strata, no co jedynie mógłbym ewentualnie więcej zarabiać, mając własne naczepy. Ustaliliśmy co do mnie, że mógłbym teoretycznie więcej na kursach zarabiać, ale ja też się boję. Zresztą, słuchajcie, test mogę zrobić z własną naczepą, przecież tam nic nie kosztuje. Dla widza, dlaczego by nie? Natomiast ja się boję, tak jak mówię, że patrząc realistycznie, że co te parę kursów, w moim przypadku jest to co maksymalnie 5 kursów, 4-5 kursów. Ja muszę jechać do serwisu naprawić auto, i ta naprawa około 100 tysięcy kosztuje. No wiecie, no, jeżeli zakładam, że jeżdżę w miarę jak człowiek, a nie, nie, nie robię jakichś dzikich akcji, jak czasami w odcinkach, bo wiadomo, że czasem po jednym odcinku z dzikimi akcjami, no to od razu serwis się kłania. I tutaj oprócz kosztów poniesionych za naczepę, za samochód właśnie będzie również koszt za naczepę i to nie mały. Ja mogę zrobić takie porównanie, zobaczyć jak to się przełoży. I wtedy będziemy mieli czarno na białym. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebym taki test zrobił, bo musiałbym zrobić pięć kursów na przykład, wtedy zanotować ile miałem za kilometr, ile dostałem za całe zlecenie, po prostu to notować, żeby później wam przedstawić. Dodać to wszystko do siebie, a następnie um, albo we vlogach zobaczyć w najgorszym wypadku, a następnie zrobić naprawę i zobaczyć, jakie są koszty. Żeby nie okazało się, że ten koszt naprawy naczepy, wiecie, zżera jedno zlecenie, bo to w tym momencie jest bez sensu. Bo pamiętajcie, że jeżeli korzystacie z naczepy no, pracodawcy, to nawet jak ktoś tam minimalnie wam szturchnie tą naczepę. Oczywiście jakąś karę tam za uszkodzenia dostajecie, ale byście musieli naprawdę mocno tą naczepę uszkodzić, żeby karę dostać. Normalnie kary się tak aż nie dostaje za jakieś drobne tam 2, 3, 4% uszkodzeń, to nikt wam kary nie da. No więc to by trzeba przeliczyć, to by trzeba porównać z drugiej strony ile dostajecie kary w przypadku naczepy pracodawcy, jeśli tak to można nazwać. A ile byście płacili za naprawę własnej naczepy. No, przypuszczam, i tu mogę śmiem sądzić, bo ja kiedyś miałem takie coś, w którymś swoim kursie. Ja nie wiem, czy jestem w stanie to w logu swoim zobaczyć, żeby wam to pokazać. Nie mogę swojego loga zobaczyć, więc no niestety. Nie jestem w stanie wam tego pokazać. A szkoda, szkoda, bo chciałbym wam pokazać swój log. Bez dlatego, że się przeniosłem do innego miasta? No nie wiem. A czy garażu? Natomiast no, zmierzam do tego, że mm, trzeba by to przeliczyć, bo mimo wszystko wydaje mi się, że jak nawet szalałem i, i, i karę dostałem może chyba z 10 tysięcy za uszkodzenia ciężarówki w tym momencie na naczepy, to była kara 10 tysięcy odliczone od zlecenia. A przypuszczam, że gdybym jechał własną ciężarówką, no to z naczepą własną, no to naprawa by kosztowała ze 100 tysięcy. Jedyna różnica, moi drodzy, i to trzeba jasno powiedzieć, i to jest chyba jedyny tutaj argument, dlaczego warto kupować naczepy: to w pewnym momencie, jeśli już masz tą kasę i jakby no nawet nie masz co z nią za bardzo robić, już to ci wisi. To kupujesz naczepy, z których robisz własną flotę, ale to pokazałem wam w ostatnim, poprzednim odcinku odnośnie naczep, jak to dokładnie zrobić. I to jest chyba jedyny argument, który mnie by osobiście przekonywał, żeby wiecie, mieć flotę, że te naczepy, na przykład te firanki, czy te niskopoziomowe, czy podłogowe, wszystkie wyglądają w jakimś tam stylu, że mają takie same koła, takie same felgi. No, bo wiecie, jak teraz mam naczepę podłączoną, nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz Wam pokażę, jak mam teraz naczepę podłączoną, taką, że tak powiem, no, niby moją, ale nie, nie przerobioną. To zobaczcie, jak to wygląda. Tak wygląda moja ciężaróweczka. Okej, okay, tak wygląda, słuchajcie, moja ciężaróweczka. A fajne mam koła, fajne felgi, tak, oponki fajne. A zobaczcie, jak ta naczepa biednie wygląda. No po prostu, wiecie, no zobaczcie, to może kawałek podjedziemy, żeby lepiej było widać. Zobaczcie, no jaka bieda, nie? Także to jest jedyne, jeżeli już patrzycie pod, pod kątem wizualnym, żeby ta naczepa była jakoś pomalowana i tak dalej, to faktycznie, to faktycznie posiadanie własnej naczepy um, ma jakiś um, tutaj głębszy sens. I to jest jedyne, co by do mnie przemawiało. Ale wiecie co, ja nawet zobaczę z tą firanką, ja się muszę zastanowić, a może na próbę wezmę sobie, wiecie co, to zrobię w następnym odcinku, który będzie już odcinkiem z gameplayu. Ja nawet, słuchajcie, takie coś zrobię. Moi drodzy, moi drodzy kochani, tą firankę odepniemy. O, niech będzie nisko Tak, nisko podwoziowa. One się podobnie nazywają. Często mogę się gdzieś tam przyjęzyczyć, ale wiecie mniej więcej o co chodzi. I teraz zobaczmy, jakie mam zlecenie. I ja myślę, że ten helikopter sobie, słuchajcie, spróbuję wziąć to zlecenie z helikopterem. No, który jest na 1700 kilometrów. No dobra, będę musiał widocznie się moi drodzy tutaj chyba teleportować. Oj, nie wiem, czy nie zrobić wyzwania, ale to by był odcinek. Wiecie co? To by był odcinek. Nad... Ja, ja powiem wam szczerze, że. W ogóle, chyba w swojej historii, tej oczywiście z tego kąta, tutaj odkąd lewelujemy, to nie wiem, czy chyba mój najdłuższy kurs właśnie był na poprzednim odcinku, to było 1500 km, ale tutaj mamy 2600. Zobaczmy w ogóle, jaki jest możliwy najdłuższy hmm, dystans, dystans, długość trasy. A nie, to nie w tą stronę, czekajcie, w drugą stronę. 3400 km. O kurde. To, to jest najdłuższa trasa, jaką mogę zrobić. Ewentualnie z koparkami 3400 km też do Anglii. Okej. Okay. No przemyślę. Tutaj jest 3000. Przemyślę, ale to będzie pewnie jeszcze w którymś tam odcinku. Teraz, no nie chciałbym, może. Mm, raczej bym wolał cena według dystansu i myślę, że wezmę sobie tak bezpiecznie te 1700 km, co dla mnie będzie rekordową trasą o odkryjemy przy okazji Szczecin, Olsztyn, tu jakieś miasta pewnie też się odkryje. A to będzie z Hamburga kurs i, i zobaczymy jak się pojedzie z helikopterem, a przy okazji będziecie mieli z tego odcinek. Więc reasumując, kończąc ten odcinek, w ogóle będzie mi drogi widzu bardzo miło jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem jeżeli masz jakieś pytania i propozycje co mógłbym nagrać dla ciebie odpowiedzieć, nawet jeśli tobie wydaje się to pytanie dość głupie czy proste, nie bój się pisz. Ja uważam, że każdy zaczynał. Jak widzicie, ja też błędy często popełniam, wy mnie często poprawiacie, czy podsuwacie jakieś yy, propozycje, za co często też jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny, no bo to też pomaga się rozwijać. Ja nie mam problemu, żeby się do błędu przyznać. Myślę, że tu Wam głupotnie nagadałem, bo ostatecznie zrobiliśmy porównanie. Yy, natomiast już, yy, aby tak na 100% tą wisienkę na torcie powiedzieć Wam. To by musiałbym nagrać jeszcze jeden odcinek odnośnie naczep, ale tutaj, drogi widzu, też daj znać, czy chcesz, abym te testy robił. Musiałbym zrobić przynajmniej 5 kursów z naczepą, zobaczyć, ile po tych 5 kursach wyniesie mnie naprawa własnej naczepy, um, ponotować, ile zarabiam, ile zarobiłem za kilometr. Jakie długości trasy, czy w ogóle całą stawkę, to po prostu musiałbym sobie dokładnie ponotować i po prostu w postaci tabelki wtedy Wam takie porównanie dać. Więc to tyle. Chyba mam nadzieję, że zresztą swoją drogą widzicie, w... weszła dzisiaj aktualizacja, update i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Szkoda, niestety, że tego śniegu nie mamy tak realnie w, w każdej trasie, na przykład gdzieś w Polsce. Szkoda, szkoda, bo ten mod ze śniegiem niestety nie działa w tej wersji nowej. To tyle ode mnie. No, będę się z Wami żegnał. Życzę wspaniałego dnia, wspaniałego wieczoru, kiedykolwiek to oglądasz. Trzymaj się, cześć.